zaczniemy od prezentacji. Jak ci puszczę stronę? Słuchajcie, 15.01. Myślę, że zaczniemy. Mówię, zapraszam tak nawet bliżej. Tutaj światło mi świeci w oczy, więc może się zdarzyć, że nie będę was dokładnie widział. Czy ktokolwiek słyszał coś o poczcie planszówkowej? Czy dzisiaj dopiero pierwszy raz usłyszeliście? Ja słyszałam. Słyszeliście? Tak. A ktoś zna osobę, która gra w poczcie planszówkowej? Może. Dobra, lecimy. Od razu konkret. Adaś, pierwszy slajd, proszę. Prawą stroną boiska pędzi Kowalczyk, zbliża się do pola karnego, przekłada piłkę na lewą nogę, oddaje strzał i... A Jezus Maria, a cóż to jest? Jak widzicie, świetnie się bawi. To jest tak, co zrobić, żeby zagrać w grę za 6 stów? Na razie skosztuje 6 stów. Czy mi się to spodoba? To jest jakieś amen. No lubię obcego, ale czy ja dam 5 stów, 6 stów? Może na promce była na 450. Cholera wie. Cholera wie. A może by dało się to zagrać, ale kto mi pożyczy grę wartą 5 stów? Poczta planszówkowa. My mamy wszystkie Nemezisy. Mamy gry za 5 stów, 4 stówy. Mamy Assassina, nie wiem, ile ten Assassin kosztuje. Mamy wszystkie nowości od wydawców. Skąd to się wzięło? Cała idea jest taka, że dostajecie gry do domu, gracie przez 11 dni, dokładacie niespodziankę dla następnego gracza w Polsce, nie wiadomo gdzie. Znaczy, wy już wiecie, ale na tym etapie jeszcze nie wiemy, kto jest. Wysyłacie dalej. I to się odbywa od 5 lat z małymi przerwami. 5 lat temu usłyszałem, jak zgłosiłem ten pomysł, nie wysyłaj tym, nie powiem, fleją gier, pogubią, poniszczą, ukradną ci, nie rób tego. A jak powiedzieli mi tego nie rób, to ja stwierdziłem, że kurczę, wyślę. Jak pogubią, poniszczą i ukradną, to będę mógł płakać w grupach gier planszowych, że poniszczyli, pogubili, pokradli i że jestem naiwniakiem. Pierwsza akcja trwała przez 3 miesiące. Do 15 gier, z 5 planowanych, włożyłem 60 gier i opowiadałem o tym mojej żonie, że ona powiedziała: OK, a kto zapłaci za wysyłkę? Bo trzeba było wysłać 15 paczek, nie? No to się robi nagle 200 albo 300 zł. Dobra, znaleźliśmy sponsora, poszło, jedziemy dalej. Obecnie, po 5 latach, mamy 250 zestawów z grami, mamy 600 gier, właściwie większość nowości, które tutaj znajdziecie, są w poczcie planszówkowej. Trafiamy z paczkami pod 500 adresów. Wyobraźcie sobie, 500 adresów, 500 stołów, to jest miesięcznie. W ciągu jednej takiej rundy, czyli pół miesiąca, to jest więcej stołów rozproszonych po Polsce, niż wszystkich stołów w Games Roomie tutaj w Spodku. Czyli to generalnie jest taka ekipa, jeśli by policzyć, że pod adresem zagra 3 graczy przynajmniej, może czasami 2, gra 3, 4, 5, to gra z nami co miesiąc 1500 graczy w realu. I dzisiaj mam nadzieję, że to jest mój kot, który zawsze chodził ze mną do paczkomatu. Znacie ten mem, no nie? Andrzej to się... Tym razem Szpulka twierdzi, że to się uda. Mój kot akceptuje wszystkie zestawy. Te zestawy, jak my dzielimy, to akurat start obecnej edycji, 250 gier na podłodze, podzielonych na zestawy, podzielone na zestawy przez ludzi, którzy kochają planszówki, więc myślimy o tym, jak to tam dorzucić takiego zestawu, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Idziemy dalej i robi się z tego ściana gier. Wystartowaliśmy w obecnej trwającej edycji ze 110 zestawami, dojechaliśmy w ciągu roku do 250. Pakowania co niemiara. Ci wszyscy ludzie, którzy tutaj są, to są albo uczestnicy aktywni tworzący pocztę, albo nabór na zasadzie, ja piszę na grupie poczty planszówkowej, która ma prawie 9000 ludzi obecnie, że potrzebuje pomocy w Krakowie i ten, i za chwilę mam 10 albo 20 osób chętnych, żeby przyjść pakować gry i brać udział w tym szaleństwie. Dostajemy prezenty w poczcie planszówkowej i wy też możecie dostawać, ponieważ jak otwieracie paczkę, to w paczce nie są tylko planszówki, ale też coś słodkiego, coś do picia od osób. I też dzisiaj nawet mam ciasteczka dla fanów poczty. Lecimy dalej. To jest mój zespół, który postanowiłem, że zaprezentuję. Dzisiaj jestem tutaj sam. Okazało się, że Westerek ktoś wymyślił, albo urlop akurat ktoś dostał w tym czasie, więc nie ma nas tutaj w Spodku, gdzie jesteśmy cudowniej. Lecimy dalej. Ale mamy też ludzi takich, którzy, jak powiedziałem, że rozdaję paczki w Krakowie, bo wiecie, chodziło o koszty wysyłki, żeby oszczędzić, jestem z Krakowa. To ktoś powiedział, a czemu nie na Śląsku? Ja mówię, no bo... No nie. I wtedy Asia mówi, a to ja przyjadę w tygodniu, zabiorę paczki i halo Śląsk, 20 paczek dla was. Nie? Asia przyjechała, pojechała pod Silezję i tam rozdawała ludziom paczki. Mówię wam o tym dlatego, żeby pokazać, jak jest to pozytywna akcja, jaka to jest akcja dla wariatów. Jeśli chcecie po prostu grać i spotykać nowych ludzi, spotykać graczy, tak jak tutaj na konwentach, to jest właśnie coś dla was.
lecimy. A tutaj jak wracają gry, kiedyś tak sobie załatwiłem dom, że przyjechało przed świętami, nie chcieliśmy w 60 latach, żeby gry w grudniu krążyły i żeby w tym samym szale kurierskim ginęły nam, utknęły gdzieś. Wszystkie gry zjechały i wtedy moje dzieci zrobiły bazę. To jest największa baza z planszówek w Polsce, przynajmniej takiej nie widziałem. Pokaż dalej. Były wejścia, ta baza trwała 3 dni u mnie w domu, była przestawiona wielokrotnie, miała masę schowków i moje dzieciaki też dostawały tam śniadanie. Do środka chcieli spać w środku. Także ogólnie nie polecam. Jak sobie wymyślicie taką inicjatywę, to wierzcie, że ona będzie za wami szła i będzie wpływać na życie rodzinne. Ja to troszeczkę pokręciłem w zabawę, no bo jak wytłumaczyć żonie i dzieciom, że przez 2 tygodnie będziemy mieli 200 kartonów w domu. Słuchajcie, ta inicjatywa w głosowaniu Grand Prix dostała przez ostatnie lata, zajmowała miejsca 5, 4, 3 i 2. Przegraliśmy z planszówkami w Spodku. Uważam, że konwenty i inicjatywy takie oddolne to są różne kategorie i z całym szacunkiem miłością dla Spodka muszę przyznać, że nie mieliśmy szans ze Spodkiem. W każdym razie drugie miejsce traktujemy jako naprawdę coś wielkiego. A to jest przykład tego, że w Spodku przychodzą ludzie, żeby odebrać gry, żeby przybić piątaka. I to jest Spodek 2002. W 2 dni się spotykaliśmy. Było też spotkanie na Pyrkonie. Ci wszyscy ludzie wychodzą z grami i oni z tymi grami później grają w domu i przesyłają je dalej. To jest przykład tego, jak na jaką skalę jest porównana poczta marszówkowa. W jednym kartonie jest mapka Polski, z Krakowa widzicie start i uczestnicy zapisują trasę przejazdu. Paczka, która krążyła kiedyś przez jakieś 4 czy 5 miesięcy, zrobiła 9000 km. Obliczyliśmy sobie, że paczki w ciągu roku lecą na Księżyc z powrotem. Jakby to wszystko. I jak myślicie, medyk, ślad węglowy, halo, to ja powiem, nie słyszałem pytania, nie? Generalnie myślę sobie, że jeśli kupujecie i nie trafiacie w grę i później musicie ją odsprzedać, to lepiej sobie taką grę przetestować. Ludzie też piszą fantastyczne rzeczy, prowadzone są dzienniki pokładowe, więc jak otwieracie gry i czytacie o planszówkach, to widzicie opinie poprzednich graczy. Ogromny krok, który zrobiliśmy, to jest taki, że w ogóle poczta planszówkowa stała się taką nazwą do tego, że jeśli ktoś posyła gry dalej, że to robimy taką pocztę planszówkową. Ja zauważyłem na kilku patronajtach blogerów, że oni mówią, że dla fanów mamy pocztę planszówkową. I myślałem sobie, no niby fajnie, ale z drugiej strony uczestnicy poczty planszówkowej mówią, halo, dlaczego ktoś płaci za to? Dlatego, że najważniejsza rzecz przy poczcie jest taka, nic za to nie płacicie. Po prostu to jest akcja, w której wydawcy dają mi gry, ja te gry dzielę i wysyłam do was. A wy płacicie jedynie za wysyłkę. A jeśli się zdarzy tak, że ktoś mieszka w waszym mieście, miejscowości, to możecie się umówić na jakimś przystanku czy gdziekolwiek, nawet podwieźć gry, poznać się, może się okazać, że na waszym osiedlu nawet jakiś fan gier leci. Dzisiaj mamy prawie 9000 osób w grupie, 250 zestawów i jesteśmy gotowi na 300 zestawów plus. Kiedyś 100 to był dla nas super wyczyn. Dlaczego tak się stało? Bo do tej pory działaliśmy na Facebooku i jak ludzie zaczęli pisać posty i zaczęli się szukać, kto jest w tym łańcuszku, że Piotrek z Łodzi ma paczkę dla Kasi z Gdańska. Kasia z Gdańska chce wysłać Markowi z Lubaczewa, ale Marek z Lubaczewa do Byczotołów, nie wiem czy taka miejscowość, jakąś, ludzie zaczęli się szukać, jakiś gigantyczny chaos i wielu uczestników poczty gubiło się w tym wszystkim. Mówili, super inicjatywa, ale jak ja mam znaleźć, kto ma moją paczkę i komu mam ją wysłać dalej, to jest tragedia. I faktycznie, przy wielu zaletach i minusach Facebooka, to była tragedia. Dlatego stwierdziliśmy, zamykamy akcję albo profesjonalizujemy się. Założyliśmy zrzutkę jesienią zeszłego roku i ku naszemu totalnemu zaskoczeniu zebraliśmy ponad 50 tysięcy z wymaganych 30 tysięcy. Wsparło nas 1829 osób i dzięki temu powstała strona, która miała być systemem do losowania paczek, a stała się serwisem o grach planszowych. Ten serwis działa od maja, jest cały czas rozbudowany, ale ma masę fajnych funkcjonalności, co chciałem wam pokazać, dlatego że w 6 prostych krokach pokażę wam, jak bardzo prosto zapisać się na gry. Zanim Adaś przejdziesz dalej. Ja sobie tak porównuję pocztę planszówkową do takiego sklepu. Są takie teraz modne sklepy z żelkami. No wiecie, każdy lubi żelki generalnie. I teraz wchodzi do tego sklepu i są tysiące żelków. Nie? I możecie wybrać tylko 5 kolorków, 5 smaków do takiej torebusi malutkiej. I tak działają uczestnicy poczty planszówkowej. Wchodzicie na witrynę, na której macie 600 gier, z czego większość to nowości. Tutaj jak widzicie przez stoiska, to w poczcie, to nie, bo Legacy, to wiadomo, jednorazowa gra, to nie, bo na 10 osób i 8 godzin grania, to ja mówię, nie, no to nikt tego nie przeżyje, w poczcie nawet.
I w poczcie jest tak samo. Musicie zdecydować się w miesiącu na 5 zestawów spośród 250, a potem przychodzi mail, że wygraliście. I otwieracie maila i nie wiecie, co wygraliście. Wiecie, wybraliście sobie 5 nagród, jedną wygraliście, nie wiecie, która, po czym dowiadujecie się, jakie gry są i już możecie pisać do znajomych, żeby przyszli na granie za tydzień, i już możecie oglądać wideo instrukcje, i już możecie się cieszyć, i już możecie się niestety, uwaga, to ostrzegam, martwić, że prawdopodobnie wydacie kasę na którąś z tych gier, które do was przyjdą. Lecimy. Pierwszy krok to jest po prostu załóż konto. Jak chcecie, to możecie sobie wpisać teraz nawet na swoich telefonach www.pocztapnoszkowa.pl, co tam się dzieje. Nie namawiam, żeby się teraz zapisywać, ale pokazuję, jakie to jest banalne. Wy podajecie, jeszcze co w niej? Imię, nazwisko, mail, numer telefonu. Numer telefonu jest po to, że gdyby, żeby nie chcemy robić tak, że ktoś będzie sobie nabijał tych kont nie wiadomo ile i zgarniał 20 paczek. Jednak kupienie ileś tych kart, starterów nawet, to da się to zrobić. Ale nie robimy tego, bo ja po 5 latach wiem jedno. Gracze są super, nie niszczą, nie gubią, nie brudzą. Znaczy są tacy, co niszczą, gubią, brudzą, ale wtedy się z nimi żegnamy. To jest jakiś tam promil naprawdę. Natomiast też nie oszukują. I nawet namawiam, jeśli bardzo zależy na którejś grze, to powiecie swoim znajomym, wciągnijcie partnerów i zapiszcie się na konkretne gry i wtedy te gry prędzej czy później w ciągu kwartału prawdopodobnie do was przyjdą, do kogoś z ekipy. Po założeniu konta akceptujemy regulamin, nuda, ale muszę to powiedzieć, bo Paweł, który robił stronę, powiedział, powiedz o regulaminie. Dobra, nikt tego i tak nie przeczyta, nie? Ale okej. Okay. Następnie, tutaj bym Adaś poprosił o wejście na stronę poczty planszówkowej. Adaś nie wie, co tutaj się wydarzy i będzie naszym testerem, chyba że ktoś z publiczności chciałby spróbować. Ale dobra, to masz na imię, Bluzie? Agnieszka, jaką grę chciałabyś przetestować? Oby trafiła. Wiedźmina, zobaczmy. Adaś, wchodzimy, gry albo zestawy na górze. Gry, wejdź w gry albo zestawy, gry, wpisz Wiedźmin. Więc szukasz sobie swojego żelka. Żelek ma się nazywać Wiedźmin, Stary Świat zakładam. I proszę bardzo, widzimy tutaj Wiedźmina, Stary Świat jest w poczcie planszówkowej. 50 osób oceniło, że już grało. I po prawej stronie widzicie numerki 282 i 286. To są zestawy, w których Wiedźmin Stary Świat jest. No to Agnieszka, wybierz sobie, który byś chciała zestaw. 282, poproszę. Klikamy w zestaw 282 i możesz sobie tutaj zagrać w roleplayera razem z Wiedźminem. Grałaś w roleplayera? A chciałabyś? Może zobaczymy, co Wiedźmin taki jest sparowany w innym zestawie, zobacz. 286 może. Czy z wojownikami podziemi? Imprezowa turlanka. Ubijanie potworów też. To co, który wybierasz? Możesz wybrać dwa oczywiście. 286 dla Agnieszki. Masz na imię? Karolina. Jaką byś sobie chciała grę przetestować w poczcie? Możesz jej pomóc. Traxi jeszcze nie jest wprowadzony do bazy. On jest zebrany przeze mnie tutaj i dopiero w tym tygodniu trafi na witrynę. Coś to widziałeś? Zombice, proszę bardzo. Zombice, proszę, żywi i niemodli. Mogą być? Dobra, super, to jest taka gra. Wiecie, to jest jedna z tych gier, kiedy jak dostaję taką grę od wydawców, sobie myślę, o rany, żeby nie zepsuli, nie rozkradli, nie pogubili i nie pobrudzili, bo ta gra kosztuje 600 i możecie ją przetestować. Zobaczmy sobie, kliknijmy w nią, 250, zobaczmy z czym jest sparowana. Proszę bardzo, Zombicide i kotki zombie oraz najlepsza gra o psach. Jakbyś był zainteresowany, to tak. I teraz uwaga, jeżeli wy popuszujecie sobie, możecie wejść w gry, ale możecie wejść też w zestawy. Wejdź, Adaś, w zestawy proszę na górze, bo chcecie zobaczyć sobie, jakie nowości poczta zaoferowała. I tutaj jest aż 310. Dlaczego mówiłem, że 250, a jest 310? Dlatego, że niektóre zestawy mają małą popularność przy zapisach i widzimy, że nie trafiliśmy w wasze gusta. To znaczy, że jak się 5 osób zapisuje, to lepiej te gry wycofać. Albo ktoś pisze, kurczę, kurier uderzył, jest gra zniszczona. Co robimy? Ja mówię, wraca, ja załatwię nowe pudełko od wydawcy, zrobimy szpital dla tej gry i puszczamy ją w obieg znowu. I dzięki temu nadajemy do kolejne numery, ale niektóre gry idą na odpoczynek, zostają przepakowane i lecimy sobie. Na przykład, gdyby ktoś chciał Lakrimozę, Niezbadaną Planetę, czy coś takiego, więc sobie może przejrzeć zawsze od nowości. Możemy sobie przejrzeć od pierwszego zestawu do następnego. Generalnie jest tak. Jak jesteście zarejestrowani, wybieracie sobie gry do swojego koszyka. Taki jest taki koszyk zakupowy, ta torebeczka na żelki. Dokładacie sobie zestawy, i wracamy do prezentacji. I koszyk gracza wygląda tak. To jest wszystko, co chcielibyście zagrać w poczcie planszówkowej.
Dokładacie sobie, dokładacie sobie. Po co to jest? Bo możecie grać co miesiąc, zapisywać się co miesiąc na nowe zestawy i już nie musicie przeglądać 300 zestawów, tylko wybieracie sobie swój koszyk oraz co my tam dodaliśmy nowego. Ok? I jak już sobie coś zagracie, to jak już sobie coś do was przyjdzie, to sobie to usuwacie z koszyka. Mało tego, możecie, a to jest znowu rzecz dwóch tygodni, ocenić tę grę, napisać krótką opinię dla kolejnych graczy. Proszę następny slajd. I tutaj jest też super nowość w stosunku do tego, co robiliśmy na Facebooku, bo ludzie pisali, ja chciałbym zagrać od 5 października do 16 października, a ja od 23 do kiedyś tam. I myśmy to musieli ogarnąć ręcznie. Moi ludzie siedzieli w Excelu czasami kilkanaście godzin w weekend, żeby to wszystko ogarnąć. Dzisiaj to się wszystko dzieje w ciągu chwili. Tutaj jest napisane, że pierwsza runda października od 3 października do... no nie wiem, jakieś tutaj są daty. Od 3... Nie wiem, czy to 5 jest. 3 do 5, 12. Nie, nie, 3 do 5 to nie może, to musi być jakiś tam 15. To jest jakiś przykład, ale. Ale generalnie jest tak, że może wam pasować któryś z tych terminów, a mogą wam pasować dwa terminy. I wtedy wybieracie sobie oba terminy. I wtedy zdajecie się na los, albo myślicie sobie, kurczę, nie, tam jest jakieś, mam wesele siostry, to nie dam rady pograć, albo moja ekipa idzie na urlop, to też nie dam rady pograć. Wybieracie sobie konkretną datę, kiedy chcecie. Wybieracie sobie zestawy ze swojej listy, czyli te top 5, w co mam w tym momencie ochotę zagrać i dajecie wyślij. Tutaj, poczekaj, jeszcze cofnij. Po prawej stronie jest kalendarz i ten kalendarz na różowo to jest aktualne rundy, czyli one będą trwały od 1 tam do 10 i od 14 do 24. A po drodze jeszcze jest zaznaczone zawsze w kalendarzu, kiedy są zapisy. Zapisy są w połowie miesiąca i trwają 4 dni. Aktualne ruszą 15 października, 15, 16, 17, 18. Więc macie czas na to, żeby sobie przejrzeć stronę, zarejestrować się, zapisać, wybrać sobie zestawy. My w grupie informujemy, że są, ewentualnie wy pamiętacie w kalendarzu, że kiedyś wprowadzimy mailowe powiadomienie, że ruszają zapisy. I klikacie wyślij i czekacie na wyniki. I jak mamy już wyniki, to potem czekacie na paczkę z grami. Przychodzi paczka i wiecie, kiedy ona przyjdzie, ponieważ zawsze poczta planszówkowa jest wysyłana w niedzielę wieczorem albo w poniedziałek w ciągu dnia i paczka powinna do was dojść najpóźniej w środę, czwartek. Gracie do końca tego pierwszego tygodnia, do końca drugiego tygodnia i co? W niedzielę wieczorem albo w poniedziałek rano już spakowana paka leci do następnej osoby. Komu wysłać? Na waszym koncie gracza. Jest informacja, pojawia się przycisk, jeśli macie paczkę, wyślij paczkę. Klikacie, wyślij paczkę i widzicie, że wasza paczka idzie do Agnieszki, w miasto i twój paczkomat. Nie wiemy nic o tobie, my nic nie wiemy o tobie. To znaczy, nas obowiązuje RODO, to cała strona została sprawdzona przez prawników, mam jakieś klauzule zabezpieczone, komputery i w ogóle baza jest na jakimś serwerze super zabezpieczonym. My do was nie dzwonimy, nie zbieramy danych, do niczego tego nie przetwarzamy. Tylko i wyłącznie dostęp do twojego ewentualnego numeru telefonu ma osoba, która tobie wyśle paczkę. W przyszłości chcemy wprowadzić czat na stronie, który pozwoli kontaktować się graczowi wcześniejszemu i następnemu, więc będzie można się wyszukiwać i napisać hej, tam dopiero wracam w weekend, więc jakbyś chciał, to możesz paczkę wysłać mi nie w poniedziałek, ale w środę, też będzie ok. I ktoś mówi ok, dzięki, to sobie jeszcze tam zagram w coś z dzieciakami. Lecimy dalej. Jeżeli czegokolwiek nie wiecie o poczcie planszówkowej, to mamy wyczerpujący fakt, który odpowiada na wszystkie pytania, które dostaliśmy w ciągu ostatniego półrocza. Czyli odpowiedzieliśmy naprawdę na dziesiątki, jeśli nie setki pytań. One się często powtarzają i ten fakt jest też na stronie. Możemy przejść na stronę? Fakt jest w zakładce, jak widzicie. I tutaj, czy mogę, jak nie mieszkam w Polsce, czy mogę wziąć udział? No nie mogę, dlatego że nie wiem, ile czasu będzie szła przesyłka. Nie będę przechodził przez te wszystkie pytania. Ile trwa edycja? Czy mogę zgłosić się w kolejnym miesiącu, kiedy wygrałem zestaw? Wcześniej było tak, że było tak dużo chętnych na granie w poczcie, że mieliśmy limit jedna paczka w roku, wyobraźcie sobie. Jeden raz można było wziąć udział i my traciliśmy graczy, bo ktoś mówił, super inicjatywa, zagram za rok. No i teraz wyobraźcie sobie, że zagracie za rok znowu i że za rok będziecie pamiętać o poczcie. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj jest tak, że jest coś takiego jak ranking, jakbyś mógł, Adaś, poszedł pójść do góry. Ranking z tej strony. I tutaj mamy zestawy kochane, niekochane. Podpowiadamy wam na podstawie tego, jak gracze głosują, co wybierają, które zestawy są najpopularniejsze, a jak wiadomo, najpopularniejszy zestaw to taki, na który macie szans najmniej, prawda? Możecie walczyć o tego Wiedźmina. Wiedźmin chyba był w top 10, dwa zestawy z Wiedźminem, ale widzicie, kurczę, Wiedźmina będzie ciężko. Ale jestem zdeterminowana. Proszę mojego
brata partnera, czy kogoś tam, żeby też zagłosował na te Wiedźminy. Proszę znajomych, żeby zagrać, bo kurczę, jednak tam wydać te kilka stówek na grę, to jednak jest problem. Mamy też niekochane i to jest dla was wielka szansa. Na przykład, jeśli ktoś chciałby zagrać, co by tutaj można było zagrać? W Ative, albo w Dominiona, albo w Horrified, bo coś słyszeliście, albo chcecie zagrać w Eleven i z dzieciakami w Architektów, rodzinnie. To sobie wybracie niekochane i macie 95% szans, że ta gra dotrze do was w tym miesiącu albo w następnym. To jest tak, że dzięki tym rankingom możecie sobie sterować szansami na pozyskanie gier w poczcie planszówkowej. Czy są pytania na tym etapie? Czym się różnią te kolory zestawów? Bo są zielone, są fioletowe. Już mówię, tutaj przy zestawach macie ikonki, tego może tutaj nie widać dokładnie na tym, ale 307 tam jest rodzinka taka, cztery główki. I to jest taka gra, w którą zagracie z rodziną. Małe Everdell, wioska, może dla starszych trochę dzieciaków, małe Everdell, tak od 7 roku życia polecam. I Mroczny Świt, jakby się chcieli tam, nie wiem, dziecko chciałoby zabrać grę do szkoły i zagrać w wilkołaki. Tutaj mamy dwa Miple, zestaw 1082, to jest zestaw dla graczy. Czyli ogólnie też można sobie posegregować to, jeśli nie interesuje mnie gry rodzinne, jakieś tam badziewiana czy coś, nie, tylko dla graczy, to wybieram sobie zestawy dla graczy i przesortuję sobie po zestawach dla graczy. Jeśli chcę grać z dzieciakami, wybieram sobie rodzinne gry i mam wtedy pełen spektrum i wiem, że nie muszę przepłacać za grę, która dzieci zagrają raz i pójdzie do kosza. Pytanko jeszcze jakieś? Żeby legalnie zwiększyć szansę, że paczka do nas przyjdzie, to muszę ja za nią zagłosować, żona i jeszcze brat, tak? I wtedy mam większe prawdopodobieństwo, że przyjdzie do nas. W tym miesiącu tak, jeśli wciągniesz znajomych, rodzinę. Ja jestem generalnie popularyzatorem gier planszowych w Polsce. Jestem twórcą Dnia Gier Planszowych i grupy o planszówkach dla dzieci. I generalnie jestem za tym, żeby jak najwięcej ludzi grało i spędzało czas ze sobą poza komputerem i nie gapiło się w komórki. Dlatego cała idea była taka, że jeśli ja wiem o poczcie i ty wiesz o poczcie i powiesz o tym znajomym i swojej partnerce i ten, mamy często tak, że ktoś na przykład rezygnuje, ponieważ dwie osoby z rodziny wygrają paczkę. I co wtedy? Mamy też takiego jak system dogrywek, znaczy po tym jak zostaniecie wylosowani, musicie wejść na konto i kliknąć potwierdzam, wezmę paczkę w tym tygodniu, albo nie biorę. I wtedy paczka wraca i jest tak zwany w piątki wieczorem system dogrywek. Pojawia się dla wszystkich zarejestrowanych uczestników, którzy chcieli te gry, pojawia się szansa doboru drugi raz. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale wiecie, taka dzika karta, że nie zostałem wylosowany albo już zostałem wylosowany na inną dekadę i jeszcze mogę sobie zabrać gry, które ktoś nie wziął. Tych gier, które się pojawia, takich zestawów pojawia się około 10-20 w puli, bo komuś coś się wydarzy, nie, ktoś się rozchoruje, ktoś właśnie, nie wiem, dostanie wyjazd jakiś służbowy nagle i mu się ekipę posypie. Jeśli pytasz, czy fajnie jest zrobić kilkanaście kont, nie jest fajnie, dlatego że tak czy inaczej, patrząc ile osób w tym momencie gra, zapisuje się około 1000 osób, my rozdajemy tych wejść 500-600. Właściwie co drugi miesiąc, jeśli nie celujesz w tą topkę gier, to co drugi miesiąc do ciebie przychodzi paczka. Ja spotkałem na Gratislavie ludzi z Cieszyna, którzy powiedzieli mi to po w marcu. Oni powiedzieli mi, że oni od 4 miesięcy, ich ekipa jeszcze nie miała rundy, bo my nagramy te rundy dwutygodniowe, nie miała rundy, żeby nie mieli paczki. I mówię, że to jest, przyszła do nas skargę, ponieważ kupili 12 gier, które testowali w poczcie planszówkowej. I to jest ostrzeżenie dla was. Dlatego skąd to się bierze? Bo według naszych badań w grupie, to są poważne badania, robię ankietę i ludzie głosują, czy kupiłeś grę z poczty planszówkowej? 80% tak, 10% nie, ale jest na liście, 10% dzięki poczta oszczędziliście mi kasę. Także traktujcie to w ten sposób. Niestety jest właśnie tak, że bardzo często, odpowiadając też na twoje pytanie, jeśli bardzo chcesz tego Wiedźmina, ale wygrasz coś innego, to może się zdarzyć, że w zestawie jest gra, o której w życiu nie słyszałeś, a to będzie twoja najlepsza gra, jaką zagrałeś w tym kwartale. Jest masa takich kundelek, ja to nazywam kundelki wśród planszówek. Czyli gry, na które byście w życiu nie spojrzeli, w życiu byście nie zagrali, a potem gracie i myślicie sobie, wow, to za odkrycie, wydawca totalnie skrzanił, nigdy o tej grze nie słyszałem, ta gra się błąka gdzieś za 20 zł na promocji, a jest moją ulubioną planszówką, jak, nie wiem, przychodzą ludzie, żeby ich wkręcić w granie. Pokaż mi jeszcze tam, co tam jest w prezentacji, bo nie pamiętam. Bo jest też nasz mail, kontakt małpa poczta planszówkowa, tam Paweł i Karolina odpisują na pytania, szczególnie jeśli jesteście pierwszy raz w poczcie, to piszcie pierwszy raz, mam pytanie, sorry. My tam cierpliwie odpowiadamy, raczej nie krzyczymy. I jeżeli też taka sugestia, jeśli ktoś
szanuję to, co robimy. My to robimy społecznie. Znaczy, nie mamy z tego nic, poza tym, że mamy dostęp do wielu gier. Zanim na przykład je wyślemy, to mogę sobie maszynę Turinga przetestować. Akurat dzisiaj ona poleci do Was. Patronite'em startujemy od września. Jakie są koszty? Koszty są takie dla nas, że musimy utrzymać stronę, chcemy ten serwis rozwijać, o czaty, o inne rzeczy. No i to wszystko kosztuje też wysyłka tych pierwszych paczek. Jest o tyle skomplikowana, że musimy kupić taśmy pakowe, drukujemy listy, takie specjalne instrukcje do paczek. Czasami chcemy pojechać też na konwent, promować pocztę. Tutaj bardzo dziękuję Piechowi z Planszówek Spotku, ponieważ prezentacja jest zupełnie niepłatna. Też proponował nam stoisko, no ale z uwagi na masę obłożeń mojej ekipy nie zdecydowaliśmy się na stoisko, ale na Gdarynie w Gdańsku na początku października będziemy już ze stoiskiem, także też jakbyście tam zawitali, to zapraszamy do nas, będziemy prezentować. Czy są jakieś pytania? Jeszcze jest pytanie. W ogóle fajna akcja, czy nie? Fajna akcja, a ja mam pytanie, jakby to tak było dołączyć do wolontariuszy, bo tutaj to chyba nie zostało powiedziane, żeby dołączyć do ekipy po prostu poczty planszówkowej, jakby to wyglądało? To jest tak, poczta miała się zamknąć, bo ja stwierdziłem, że już nie dam rady. Mam trójkę dzieci, prowadzę dosyć aktywny zawodowo tryb pracy i jeszcze mam inne, wymyślam sobie rzeczy. To jest taki człowiek, który nie usiedzi na tyłku. I postanowiliśmy z Kasią, którą przez 3 lata pierwsze prowadziliśmy. Z Kasią w ogóle była historia taka, że jak prowadziłem, mówiłem, te wyszedł te gry do ludzi i na pewno pogubią, zniszczą. I ona pisała mi właśnie, że ja to pracuję w korporacji i to powinno być inaczej zrobione, ja jestem menadżerem projektów, w sensie, Mordrala normalnie zwariuje. Napisałem mi, tak, jak jesteś taka doświadczona, to zadzwoń do mnie i mi podpowiedz, bo bardzo chciałbym to zrobić. I Kasia zadzwoniła na swoje cholerne nieszczęścia. Bo została na 3 lata i odwaliła setki godzin pracy w poczcie planszówkowej. I Kasia w końcu stwierdziła, że jednak nie da rady, że to już ją przerasta. Tam była tak ogromna przyrost. W pandemii to w ogóle mieliśmy takie słupki. 3 tysięcy zrobiło się nawet 6 tysięcy chętnych graczy. My zatrzymaliśmy akcję, bo wiecie, przesłanie paczek to rozszerzenie wirusa. Potem się okazało, że no nie do końca i jednak ludzie siedzą w domu i chcieliby grać. No to mieliśmy, kurczę, 50 do chętnych na jedną paczkę. Nie? Tych paczek było za mało, wydawcy zaczęli nam dawać bardzo dużo paczek. Ja w ogóle współpracuję z ponad 30 wydawcami. Ja pracuję w Rebelu, co nie zmienia faktu, że jestem kumplem 30 wydawców w Polsce i oni wszyscy dają mi tych gier, że sami chcą dawać za dużo. Ja nie jestem w stanie ich nawet pakować. Ja co miesiąc wysyłam 10-15 paczek, odpowiadając na twoje pytanie przez stronę, nie potrzebujemy w tym momencie dużo ten, ale na konwentach chętnie przyjmiemy taką pomoc, bo potrzebujemy rozmawiać z ludźmi, rozdawać ulotki, w jakiś tam sposób też działać i też będziemy się rozwijać w jakiś sposób taki, żeby ta poczta docierała pod strzechy, nie wiem, czy ktoś pod strzechę ma, ale akurat pod sufity i żeby się dało grać. Jeżeli chcesz, możesz do nas napisać, jak będziemy mieli coś do Śląska, czy z jakiegoś... Okej, okay, super. To dobra informacja dla mnie. To napisz do mnie, będziemy sobie tam gdzieś myśleli, jak to można byłoby zorganizować, bo nawet tutaj piszę na grupie, że te gry będę musiał przejść tam, bo tam będzie spotkanie fanów. Z tych gier dzisiaj nie skorzystacie, ale na te gry będziecie się mogli już zapisać między 15 a 18 września. Bo te gry to jest taki bonus dla takich stałych uczestników Polski, którzy są znają grę od dawna, przychodzą, możecie się sobie tam przyjść, posłuchać. Natomiast to oni wiedzą, że oni z tego sobie sami zmontują zestawy tutaj na akcję i wyjadą ze spotka z tymi grami. Oni akurat będą grać z nimi aż do końca września, więc zostają je na 2 albo 3 tygodnie i będą sobie grać. Tam mówiłem też właśnie o... Nie, nic nie mówiłem, już kończę. To jest koniec 30 minut, i tak jest 10 minut dłużej niż mówiłem, że będę mówił. Czy jest jakieś pytanie? Nie. Ja mam zawsze taką prośbę do uczestników poczty, że jak są na konwentach i zagrali w jakąś grę, którą kupili u wydawcy, to żeby podeszli do wydawcy i powiedzieli super gra, kupiłem dzięki poczcie planszówkowej. I ci ludzie z marketingu wiedzą, że to po prostu działa, że te gry sprzedajemy. Czy tylko są podstawki, czy dodatki do gier też? Zazwyczaj dodatki to jest rzadkość, ale są zestawy specjalne. Na przykład wiem, że ogromny jest fandom gry Wsiąść do pociągu. To jest tylko przykład. I gra Wsiąść do pociągu ma kilkanaście map, prawda? Kilkanaście albo kilka map. Przynajmniej jest tych map 8 albo 9. Więc biorąc pod uwagę, że pociągi są prawie w każdym domu gracza w Polsce,
to zrobiliśmy zestawy tylko z dodatkowych map. Czyli na przykład możesz zagrać Zjednoczone Królestwa, Francję i Japonię na przykład. I jest taki zestaw, on teraz od nas wrócił, bo jedna gra się rozkleiła i musieliśmy ją skleić. Czy dodatki są... Właśnie, sorry, bo na przykład dodatki do Everdela, tak? I tutaj mam pytanie, no ktoś musi mieć Everdela, czy dać Everdela jeszcze dodatkiem, ale jak dodamy dodatki, to pomieszają. Więc raczej staramy się, żeby jednak były podstawki, dodatki są rzadkością, chyba że jest jakaś gra, którą aktualnie możemy dostać od razu z dodatkiem, to wtedy faktycznie wysyłamy razem. Ale jeśli Cię coś interesuje, to wyszukiwarka na stronie odpowiedzi na każde pytanie. Też może być tak, że jak napiszesz na grupie, że bardzo poszukujesz tego dodatku i nagle 50 osób powie, tak, poczta, załatwcie jeden dodatek, no to ja piszę maila do wydawcy albo dzwonię i mówię, słuchaj, Basia, Zosia, Kasia, Marek czy ktokolwiek, potrzebujemy to, nie? I oni, jeśli to mają, to dadzą. A skąd jesteś? Z Elbląga. Z Elbląga. To my rozmawialiśmy, tak? Nie. Nie? Nie rozmawialiśmy? To rozmawiałem z kimś z północy, teraz będziemy mogli przypomnieć dwa miesiące temu. Bo miałem taki rest w czasie wakacji, więc tutaj... Jak to wygląda? To znaczy, to jest tak. Klub gier planszowych może zadziałać siłą. Czyli jeśli powiesz o poczcie planszówkowej w swoim klubie i zapiszecie się w 10-15 osób na konkretny zestaw, to prawdopodobnie macie duże szanse, macie, że wygracie. Jak ta współpraca miałaby wyglądać? Musiałbyś mi to wyrzeźbić, wymyślić. Moja myśl była taka, że ja w Krakowie mam ekipę do grania. Mam przynajmniej 5 pubów z grami, gdzie są kolekcje po 500 gier. Mogę się zapisać na szkółki grania. Mogę iść na osiedle do grania, na 3 kolejne osiedla do grania. Teraz to jest taki boom. Ale gdybym mieszkał w miejscowości do 10 tysięcy mieszkańców, to bym płakał, że nie mam z kim grać, że już kupiłem całe 2 galaksy gier, ale nie mam z kim grać. I myślałem sobie o czymś takim, że ten osoba z mniejszej miejscowości gdzieś tam gra z rodziną. Nie bardzo ma gdzie testować gier. Na konwencję ma daleko, 200 km, 300, 500 do Spodka. I do takich ludzi ta akcja miała być kierowana początkowo. Oczywiście to się teraz rozlało, to jest za duża skala, grają wszyscy. Ale klub gier planszowych, rozumiem, macie dostęp do planszówek. Ale jak chcecie sobie w tym wziąć udział, to weźcie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Na mojej grupie 9 tysięcy osób napiszę, że w Elblągu są spotkania waszego klubu gier planszowych, gdzie aktualnie wygraliście 2 paczki i do was idą te paczki, a wy piszecie halo, halo Elbląg, jest poczta planszówkowa, zapisujcie się, grajcie w domu, przynieście te gry na spotkanie klubu. Nie ma czegoś takiego, że ja dogadam się z tobą i za waszymi plecami powiem, słuchajcie, sorry, musicie poczekać z Asasynem, bo ja do Elbląga wysyłam do klubu gier planszowych i tam jest więcej, to i więcej tam zagra. Nie, staram się grać w tej akcji jako organizator fair wobec wszystkich, czyli nikogo nie oszukuję. Dla mnie osoba, która punktualnie wysyła paczkę i szanuje te gry, jest po prostu najlepszym przykładem tego, jak fajni są gracze w Polsce. Więc klub gier przez pocztę planszówkową, macie tubę, w sensie Halo Elbląg, zapraszamy, a w ten sposób widzę współpracę, taką najprostszą. Wolałbym nie komplikować życia poczty przez dodatkowe dogadywanie się. Dla naszych patronów przez Patronite teraz rozpisujemy akcję. Patroni będą dostawać od wydawców super bonifikaty, zniżki. Mamy współpracę z Redrewno, z insertami, z klejmatami. Będzie cała współpraca naszpikowana masą korzyści. A jedną z takich najfajniejszych rzeczy, którą patroni dostaną, to będzie to, że na przykład jeżeli... Bo dzisiaj jesteśmy w Spodku i ja te gry rozdam komuś, ale one przychodzą do mnie na początku miesiąca i one czekają do końca miesiąca, aż wypuścimy na nową rundę. I ja wtedy patronom mówię, halo, mam ileś tam 5 zestawów nowości, co one mają leżeć u mnie w domu? A wiecie, to za dużo mam gier w domu. To ja wyślę patronom te gry. Był ktoś z klubu, pytał mnie, jak do ciebie te gry wychodzą, to wyślij do nas do klubu. I wtedy ja mówię, kurczę, no nie chciałbym tego robić. Bo myślę, że kluby gier planszowych mają też ze sobą jakieś... To było spotkanie klubów. Sławek Wychowski tam działa tam bardzo mocno. Więc myślę, że możecie się też wymieniać grami. Ja celuję właśnie w zwykłych takich graczy, którzy mają swoje małe kolekcje i chcą poszerzyć o coś pewnego, żeby wydać swoje pieniądze na grę, którą faktycznie pokochają. Pytanie? Kogoś zachęciłem do zapisania się? Nikogo. Tyle gadania. Dobra, mam 3 osoby przynajmniej, które mogę skorzystać. Słuchajcie, to nie boli, to nie kosztuje. Jeszcze jest tak, że ostatnio nawiązałem współpracę z producentem ciasteczek.
Także pierwsze paczki są nafaszerowane ciasteczkami i później następnej osobie też dodajcie jakieś żelki albo jakąś herbatę. A co my znajdowaliśmy w paczkach, które do nas wracały, to naprawdę szaleństwo. Szczególnie miło wspominam domowego browarnika, który zrobił nam specjalne piwa z etykietkami planszówkowymi dla każdego. To było super. Jeśli nie ma pytań, to dziękuję. Jeśli chcielibyście podejść tutaj tak face to face, pogadać, to jestem jeszcze przez 10 minut przynajmniej. I zapraszam Was serdecznie do udziału, bo tych gier będzie przybywać, a zapowiedzi wydawnicze na jesień ja zdam i są naprawdę, naprawdę imponujące. Wasze portfele tego nie wytrzymają. Dziękuję bardzo.